Siemano wszystkim, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Evil West. Gonimy Felicity, jakieś tajemnicze, elektryczne rzeczy musimy tutaj wyczaić i będzie łatwiej pewnie z nią walczyć. Tak właśnie, ja jestem Lokalius, jest ze mną Waszek. Siemanko, siemanko. Tak, no z tego co dobrze pamiętam, to musimy włączyć te wszystkie wieże elektryczne, żeby sobie naładować, znaczy żeby móc zupgrade'ować sobie rękawice na jeszcze wyższą moc. Jak będziemy mieć jeszcze wyższą moc, to oznacza jeszcze większe pierdolnięcie. Tak. Także no. Także na razie składamy się po składach. I can make it. Oczywiście, że make it. Make it easy. No, hop. No, było śmieszne, jakby mu się jednak nie udało i bym się podwinęła ta noga, jakby spadł w przepaść i koniec gry. No. Yeah. W ogóle ty śmiesznie się poruszasz u mnie, u ciebie nie ma w ogóle animacji pochodzenia, ty się po prostu masz model w jednej pozycji ustawiony i się poruszasz po prostu, kurwa. Money. Dolce? Dobra, tutaj. Money. Oczywiście. No, generator. Generator, czyli coś trzeba będzie naładować zaraz. Notatka jakaś. March 1887. Bardzo obiecujące, no oczywiście, no, były bardzo obiecujące. Dobra. Ale to nie ładujemy tego? Czekaj, co mamy z tym zrobić? Zaraz ty, ulepszenia broni oraz zalet? A, bo to jest reset tego, reset ulepszeń broni i umiejętności. Ale to nie, to ja nie chcę tego resetować. Nie po to ja skrzętnie rozdawałem, żeby to resetować. Ale montuj się. Boże, jako... Nie no, ludzie, po prostu animacja, kurwa. No. Coś ej, ale pokaż, ja jak ty... Nie, ja ciebie tak nie mam. Normalnie idzie. No, mówię, normalnie, no, ten model masz zbugowany i po prostu się przesuwasz kurwa, tym modelem. Było tam dolce? A tam musimy iść? Czekaj. Obczaję. Tutaj jest... A nie, to tu są dolce. Tutaj będzie jakaś walka z tymi, z kurczybiekami na pewno. Mam dolce. Masz dolce? A tam coś jeszcze więcej jest, czy już nie? Nie. Okej. Okay. Dobra. Tutaj jeszcze widziałem, że jest taki ten, taki zakamarek, może się tam normalnie tak wziąć i iść. O, ty dolce były po drodze. Kurwa. Ja zbieram pieniądze nawet ich nie widząc. Czekaj, ty musisz przejść 2 kilometry w tym, żebym ja mógł przejść 2 metry. Tak. Tak. To jest idealne podsumowanie tej gry. No. Kolejne dolce. No a tutaj mamy jakiś energizer. Będziemy musieli się podładować, ale pewnie obstawiam, że tu będą walka z jakimiś potworami, bo to jest otwarty teren. Halo? Tutaj? Nie, to nie, za mało. Myślisz, że nie? Dobra, to jak chcę to... Czekaj. To jest do zebrania? That's useful. Nie ma, to ja biorę Energizer, też możesz się naładować i lecimy na YOLO. Ciekawe, czy gdzieś dobiegniemy. Run, Forest, run! A, nurak dziura! Dobra, dawaj. Dobra, tu mam pierwszy. Robimy. Wow, a co ze mną? A ty... nie wiem. Nie, naprawdę, a tu musisz, trollką musisz przejechać, o kurde. Ty dalej naładowany jestem, strzelałeś na dół? Czemu ja na dół? Co się stało? Bo ja zdążę naładować. To dobrze. Ja zapomniałem, że to się przecież nie zużywa ten ładunek, jak się naelektryzujesz. Dobra, drogi teren. Dobra, gdzie napitalanka? Czekam. Ile mogę czekać? Tak, no właśnie, już w 5 minucie odcinka to dalej nie było walki. Ty no, ominąłeś, no... Nie, no chłopie, ominąłeś pieniądze. Patrzę się na nie, nie mogę ich zebrać. No to zbieraj. No nie mogę ich zebrać, bo mi się odpaliła ten, animacja zjeżdżania. O. Kurczybyki. Dobrze, w łeb. Ty też, chodź. Dobrze. Jeszcze jeden? Fajnie, jak się przyciąga. I się nie miodą. Tak, jakbym nie miał lagów, to może bym ich poprzyciągał. Ale tu FPS-y spadają, czy masz lagi takie opóźnieniowe? PS-y. Aha, okej. Okay. Jakbyś miał opóźnieniowe, to by mogło być kwestia mojego internetu, ale no, jak masz FPS, no to jest już kwestia niestety twojego kompo. Iść. Dobra, swing it.
No, albo tej gry, no. Mówiłem ci, że ten. A o tak, bo tej gry, no. No, ludziki, to generalnie mamy problemy z tą grą, bo przeważnie nagrywanie jednego odcinka zajmuje nam zamiast pół godziny, to z półtorej godziny. Dzisiaj trochę szybciej akurat się wyrobiliśmy, ale ta gra ma jakieś bugi, jakieś crashe powoduje w systemie, nie wiem, o co w ogóle chodzi. Mr. Jesse! Over here! Let me guess. Ain't working? Ten z tym warkoczem, ja pitole, jakby nie wiem, jakby była zamieć od... Dla zajmę się typami. Ale mi bagnęło teraz. Dzień! O, ty gnoj jeden. Nie, bo tam drze mordę. No i chyba wyda tą mordę. O, na kolce. O, tak. Nie lubię kolce. O, ty nie lubisz. Dobra, i teraz trochę z tego. O. Nie ma. Kusaniec, kurwa. O! Ty, ale mnie wydymał. No matko, co to? O nie, są te kurde diglety. I jeszcze ten latający przyleciał, stary. Nie, stary. Już nie pomogę chyba w tej walce. Fucking shit. Nie wiem, cały początek tej gry był normalny, no to się fajnie grało, ja pitole. Nie, no muszę przeładować. Ale co mam monikę robię? Wow. A ja dziwo przy tych walkach teraz nie mam lagu. Mimo że czasami mi takie pokładki spadały, to teraz jest w miarę okej. Okay. Cholera. Nieprzyjemnie jest, powiem ci. O kurwa, mam lekki problem. No nie ma. Tak, znaczy no wiem. Dobra, headshot. Nowe mi żyćko. Nie, no nie rzucę tym lodówką, ty kurwa. Podniosę. Wow. Ja nie wiem, czy ty coś dało, w sensie. Nie zrobię. Ale... Dało, dobra. Ja muszę tego użyć. Nie, no to właśnie tam uniknąć w ogóle tego ataku, to do góry. Pierwsze. Ten Ziggler jeszcze tutaj żyje. Pamiętaj ten. O wybuchu. A, no tak, o, no tak, oczywiście. No musimy przypomnieć, bo zapomniałem. Again. Weź. O, blok. Blok. Kurwa, nie udało się blok. Bo tego digeta by się przydało zabić. Przecież z tym to jest problem. Nie ma bicia. Ha, blok. Dobrze. No. Cholera się te małe gówna przyszły. Energię sobie muszę podładować. Ale nie ma z tym problem. No to przynajmniej z życiem nie mam tylko problemu. Dobra, panie Diglett. O kurwa. O wow, no jako mi kombo na raid dał. Leżeć! No. Chyba się zajmie Digletem, się zajmie tamtym Fajfusem. Haha. No, wychodź z tej ziemi, ty kurde gnoju. No nie, no teraz musiałeś wyjść, ty kurwa, no. Chyba gnojarz. Żuczek gnojarek. Diglet gnojarz. Gnojarz.
No przestań się chować, ty kurde paruwo jedna. Dobrze. Masz po dupie. Dobrze. Ninżesz wreszcie. Jezu, jaki denerwujący jest ten przeciwnik. No, teraz na tego pora przyszło. Kuktaniec. O kurwa, no nie zdążyłem kuktańca. Ale on rzucił taką szmatą, ścierą najgorszą. A ja go walę w dupę. Elektryfikacja. Kurde, dałeś mu... O dobra, kuktańca. Dobra, koniec z nim. Piękna sprawa. Ja pierdzielę, te walki są coraz bardziej skomplikowane. Ale te diglety są tragiczne, nienawidzę tego przeciwnika. Bo on kurde się chowa, nic nie można zrobić. I nic nie można jemu zrobić, po czym ci wyskakuje od razu i cię tak pierdzielę. Tu był tylko cash. Przema. Tam był cash, dobra, tu chyba już więcej nie ma, no dobra. Mati cash tylko tam był, pojedziemy. A znowu idziemy windą, zajebiście, to się zawsze dobrze kończy. Może stary zleci jak w Dying Light'cie. No Jezus, to było piękne. No obejrzycie sobie zapis ze streama, jeśli nie wiecie o co chodzi. Stary zlatujący w windzie w Dying Light'cie, to jest stary najebany też trzeba podkreślić. To jest świąteczny, nie? To był live. Tak. Więc jak nie oglądaliście, to obejrzcie, bo warto. Beka była niewiarygodna. Tak, i zapraszamy na live generalnie. Tak, dokładnie. Jeśli macie czas, macie chęci, to zapraszamy na live. Kolejny live będzie w czwartek, to jest bodajże 29 grudnia. Także jeśli to oglądacie, a chcielibyście wbić na live'a, to zapraszamy. Bardzo chętnie, żeby pogadać, pośmiać się. Ej kurde, to będzie źle. Będzie jakiś ultra boss, stary. Prosta sprawa. All we have to do is direct the current from the central reservoir over there straight into your gauntlet. I'll coordinate the convergence of the electrical beams via an application of a series of levers. Just tell me where to go. I'll trust you with the buttons and levers. Right over there. Kind of abusing my trust right now, Virgil. Oh, hold on, Mr. Jesse. Just a few more seconds. 3, 2. We don't have a few more. Now. Whoa. Nie wyglądał tak fajnie, jak myślałem, że będzie wyglądać, ale. Tak było nie. Ale sztos. Ciekawe, czy będzie opis tego, co robi skill. Czyż koniec. O, pas w rękawie. No pewnie gramy tam. Ulepszenie zostało aktywowane. Wbudowany w rękawicę generator pozwala na wytworzenie ciosu obszarowego co kilka uderzeń. Niestety prototypowa budowa rękawicy nie pozwala przewidzieć, kiedy cios o takich właściwościach zostanie zadany. Aha. Randomowy. Czyli randomowy jakiś atak z dupy wzięty. Okej. Okay. No dobra, o kurde, przeciwnicy już tutaj są. Tak przydałoby się, żeby to się odpaliło. No, bo nie odpali się w najmniej oczekiwanym momencie. Najmniej potrzebnym. To, no. Właśnie w takim. O kurde. Dobra, gin. Matko, co tu się dzieje? Jak ja tutaj mam lagi dziwne. Tak? No stary, to są jakieś dziwne lokacje z takimi lagonami. Daje się spokój. Dobra, pola rękawicy. Dobra, łatwo z tobą, chłopie. Łatwo z tobą, dobrze, nadupiaj go. Ja w ogóle zapomniałem o tej umiejętności jednej, że jak drugi przyleciał, fajnie.
Zapomniałem o tej umiejętności, że przecież jak zablokujesz atak jakiś i chłop w niego wleci, czy zablokujesz ten atak tego chłopa, to on dostaje tego. Stuna. Trochę zapomniałem o tym. I w ogóle coś bardzo szybko mi się ładuje elektryczność, nie wiem, czy to u ciebie też? Ale co? No te, paski elektryczności. Szybciej? No, jakoś szybko mi się mega regeneruje to. Tak, no coś tak sądzę. Ale wydaje mi się, że to w tym miejscu, w którym jesteśmy. Ta, dobra, automatycznie nam się regeneruje w tej chwili. Dobra, to trzeba nawalać. Ta, no. Trzeba używać te wtedy, kiedy można używać. No. Chłopy. Matko, naprawdę. Sorry widzowie za takie lagi, ale to naprawdę nie jest moja wina. To jest ewidentnie coś z tym krąg tutaj, nie halo. Widzowie. A ja nie mam, wiesz? Ja nie mam ani jednego laga nie miałem tutaj na balansie. No to fajnie, to widzę, że teraz role się odwróciły, kurwa. Mam wrażenie, że to jest jakaś dziwna opcja tej kooperacji, że coś tu jest, kurwa, źle zoptymalizowane pod kątem tej kooperacji. Dobra, ja swojego ubiłem. No, kurwa, no zelektryzuj go wreszcie. No, ty kurde. Nie, naprawdę płynnie mi chodzi gra, dzieje się tyle na ekranie, nie rozumiem. Ja też nie rozumiem. A ty naprawdę masz lagi? No stary, no mam normalnie 50 FPS-ów. Tak będzie, powinienem mieć 75 cały czas. No ale ja przy poprzednich walkach nie miałem żadnego problemu, nie? Dobra, gincie już, zejdźmy z tej lokacji, bo to jest naprawdę już niewiarygodne, co się tu dzieje. Nie chcę się już tutaj bić. No, ty chamie jeden. Ty, mam wrażenie, że w ogóle jakoś tak dziwnie to razi, tak, nie wiem, jakoś bardziej ich razi niż poprzednio ich raziło. Dobra, dobra. Ja nie mogę się tam przyciągać. Jak, nie mogłeś zrobić tego? Kiłej przemięcia? No, nawet nie ma animacji tego, takiego, takiej tarczy, tylko po prostu sobie ją puszczam. A ja mam. O, ja nie... A u ciebie jak to wygląda? No, u mnie nie masz tej animacji, rzeczywiście. No. O, widzowie. Ciężko... Ciężka sprawa, mój ojciec. Ciężka sprawa z tym... Z tą grą, naprawdę. Jeśli takie lagi będą, znaczy jeśli takie problemy techniczne będą dalej, to ja nie wiem, czy my tą serię dociągniemy do końca, tak szczerze mówiąc. No właśnie. Bo mam wrażenie, że im dalej w las idziemy z tą grą, tym większe mamy problemy techniczne. Tak, i coraz bardziej różnorakie. No. Urozmaicone. We make a marvelous team, you and me, Mr. Jesse. With my brains and your... That didn't come out right. Rentier! So glad to see you back! All cried out from daddy's funeral. Made peace with the fact that you never told him how much you loved him. Oh, wait. You didn't do any of that, because William isn't dead. Instead, you and your band of grade A chuckle fucks let the leader of America's goddamn vampire hunting agency turn into a goddamn vampire! Mr. Secretary, sir, if it weren't for Director Rentier, we never would have found Felicity and... Isn't that just fuckity great? Then I can assume you've got her severed head hidden behind your wiry dead ferret of a frame! Secretary Harrow! Dr. Blackwell, I can't believe I'm saying this. But as of right now, you are the fucking director of the soon-to-be-renamed Rentier Institute, with all the perks and privileges entitled therein. But for now, I want you to lock these sons of bitches up for high treason! And after that, you're gonna squeeze every bit of vital information out of the tick that's currently inhabiting the carcass of William Rentier. And once you're done, apply your own damn protocols and put a bullet in its head like you should have done days ago. Are you having some sort of female moment? I fucking want this fucking done right fucking now! Przepustałaś kobiecego mózgu.
You leave Calico right now and never come back, you lying, sweaty, lecherous, potty-mouthed, flatulent, ugly mustache creep! Dobrze, jazda. Ungrateful swine! You sure you want to dance that dance? President, dance. We're having dinner after a sweet-ass musical premiere none of you were invited to because you don't matter! Jesus, I thought I'd shit myself. Amelia, that was... potty mouth? I'm about 90% adrenaline right now, Jesse, so maybe you save your critiques for when my legs stop shaking. Right now, you should go see your father. Przepustować kobiecego mózgu, nie to dobrze. Ale to się rozjebało. Pogadaj z William Shakespeare'em. No to jedziemy. Uś. Ale tutaj przynajmniej nie ma lagów. Takie lokacje, co ja rozumiem. Możemy tutaj zostać do końca gry? I sobie pić drineczka? Będziemy pić drineczki i tańczyć balety. Palm i drineczki. Matko, gdzie tego starego wywaliło? Ja pierdolę, ten się znowu najebał i poszedł do piwnicy. Stary, dlaczego tu? Szkoda, że nie powiedziałem, na przykład teraz powinieneś się zobaczyć ze starym. As you can see, the region compound appears to have some unexpected positive side effects. Kurwa, boks ćwiczą? Zobacz, co się dzieje. You know, I'm not the most attentive son, but I could have sworn your leg. I feel 20 years younger, Jesse. Get the Panzer wagon ready. You and I are gonna find felicity, just like the old days. Let's just wait and see how this thing with Harrow's gonna land. Harrow, pa! That two-bit tyrant could command his way out of an Oklahoma outhouse. Yeah. We sure he's all right? Well, from a purely virological standpoint, he should have turned days ago. If we're seeing nothing by now, I guess the compound works. I can hear you, you know. Huh. Better than ever. Goodness, you sound like Gravener with all your silly worrying. Where the hell is Edgar? O, przejść. Starzy przyjaciele. What the hell is Edgar? Gdzie jest Edgar? Nagle idziemy go szukać, kurwa, tak po prostu. Przejście roku. Może znowu poszedł po jakieś ziółka, kurwa, się zgubił. To było bardzo prawdopodobne. When he thought you were dead, Edgar went on something of a revenge ride. He tracked down Chester Morgan. Thinking that chatterbox might have some insight on Felicity's whereabouts. I knew that rat son of a bitch was too slippery to croak it. According to our sources, nowadays he dabbles in arms trafficking. Got himself a hideout in the mountains. Edgar snuck into the hills with a box of dynamite. If Gravener wants to get himself killed, let him have at it. This freeze is up for the matter at hand. Like hell it does. No chyba ty. Najlepsza kontra na świecie. Już mam. Dobrze obrony. No dobra. No to co? Wydaje mi się, że tutaj zakończymy odcineczek akurat, jak mamy początek nowej misji. Akurat to jest w ogóle misja już? To jest misja numero 13. Wydaje mi się, że chyba jak kiedyś czytałem, to tych misji ma być, jest 17. Z tego, co mi się wydaje. Także no jesteśmy już daleko poza jakby, no zbliżamy się powoli do końcówki, nie? Więc miejmy nadzieję, że może jednak uda nam się zagrać w tą grę w całości i ją przejść. Bo szczerze mówiąc, chciałbym ją przejść, tylko że no kurde, te problemy techniczne jednak powodują, że trochę się odechciewa walczyć półtorej godziny przed nagraniem z grą i systemem, żeby nagrać. Mhm. Wiecie, jak to jest, widzowie. Albo może nie wiecie, dlatego wam tłumaczymy. No dobra, to w takim razie my będziemy kończyć i idziemy nagrywać kolejny odcineczek. Także dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli się podobało, to zostawcie lajkensa, zostawcie subika. Komentarz możecie zostawić. Pamiętajcie o wbiciu w czwartek na streama. Możecie przyjść, przywitać się. No i co? I do następnego. Do usłyszenia. Cześć, cześć. Siemano.